imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Oto, drodzy katolicy, Pan Jezus płacze nad Jerozolimą, nad tym miastem, które jest miastem pokoju. Jeruzalem to jest w tej nazwie tkwi ta nazwa, którą u Żydów funkcjonuje jako Shalom. Miasto pokoju, miasto, w którym zamieszkać miał książę pokoju wybrany Mesjasz. To miasto odrzuca Chrystusa w swych głównych przedstawicielach w swej, można powiedzieć, również masie. Niestety tylko mniejszość poszła za Chrystusem. Kara Boża na to miasto była straszna. Rzymianie odległy to miasto, które zbuntowało się przeciwko władzy rzymskiej imperialnej pod wodzą pewnego fałszywego Mesjasza i faktycznie zostało zburzone, doszczętnie wyniszczone, a Żydów mordowano. Żydów, ale nie chrześcijan, którzy uciekli w góry. My znamy ten fragment z Ewangelii, który Pan Jezus mówi o prześladowaniach i o tym, że trzeba uciec w góry, gdy spustoszenie zaledwie miejsce święte. To jest zapowiedź między innymi Biblia, między innymi tego, co miało się stać z Jerozolimą. Święty Symeon, biskup jerozolimski, który zginął jako męczennik, gdy był sporo ponad 100 lat, był tym, który wyprowadził chrześcijan z Jerozolimy. Oni nie zginęli. Przetrwali na pobliskich górach i skórach i dopiero wstąpili z nim, gdy rzeź się dokonał, gdy mord się zakończył. Warto o tym pamiętać, że nie tylko chrześcijanie cierpią, ale też są w cudowny sposób ratowani przez baczność Bożą, przez świętych aniołów, których Bóg wysyła do ocalić chrześcijan. Ale to, co stało się z Jerozolimą w jakimś mniejszym znaczeniu, stało się nieraz, działo się nieraz z miejscami chrześcijańskimi, jeśli te upadały. Jeśli w renesansowym Rzymie było bardzo wiele zepsucia i bardzo wiele niewiary, to również można powiedzieć Sacco di Roma było taką swego rodzaju karą na miejsce święte, jakim był Rzym. I to znaczy, dzięki innym temu Rzym zaczął się nawracać. Oczywiście Rzym jako katolicki, Rzym papieski nie potrzebował się nawrócić, tak jak, ponieważ był katolicki, natomiast obyczaje już jak najmniej. Sacco di Roma to był najazd wojsk cesarskich, imperialnych, składający się w dużej mierze z protestanckich Niemców. Oznaczało to straszliwe splądrowanie wielu miejsc świętych. Żołnierze cesarscy robili sobie stanie ze świątyń pańskich, palili różne dzieła sztuki, rabowali na potęgę. To było wstrząsem, który powodował, że bardzo wielu w Rzymie zaczęło się nawracać i zaczęto zastanawiać się, jaka jest wina tych wszystkich zepsutych duchownych i nie tylko duchownych. Wina polegająca na tym, że dawali zgorszenie, dzięki któremu protestantyzm mógł być uwiarygodniony. Luther oczywiście sam był straszliwie zepsutym zakonnikiem, był ostatnim obłudnikiem i hipokrytą, niemniej wyrzucając zepsucie klerowi rzymskiemu, katolickiemu, ale dzięki temu niestety, że obyczaje były wtedy bardzo jednak zepsute i złe, miał on wiele posłuchów wśród wielu katolików, wśród wielu zepsutych chrześcijan. Dopiero po Sacco di Roma ta renesansowa kultura zaczęła podupadać. Rzym stał się na powrót centrum tej reformacji, na powrót żywej wiary, dobrych obyczajów. Wcześniej już papieże oczywiście potępiali Lutra, potępiali różnych rezerwów. Od tej pory Rzym zaczął jaśnić również świętość. Święty Kajetan, który świętą dzisiaj obchodzimy, był pierwszym, który założył zgromadzenie kleryków regularnych. Do tej pory istniały w średniowieczu zgromadzenie kanoników regularnych od czasu od XI wieku Kościół przepisywałby ci księża, którzy nie są mnichami, żeby żyli we wspólnotach, żeby mieli wspólny dom, wspólne posiłki i wspólny porządek dnia. W ten sposób chcieli papieże zagwarantować poprawność życia i obyczajów. Więc to również zdobywało mnie tak. Dzięki temu powstało wiele wspólnot zakonnych, które odwoływały się do reguły świętego Augustyna zazwyczaj. Tak powstali chociażby Norbertami, Dominikami. Wszystkie te zakony były pierwotnie zgromadzeniami kanonickimi, czyli takimi, w których żyło się według
żyło się według kanonów, według ustalonych przepisów. To było na średniowiecze oczywiście coś bardzo dobrego, natomiast protestantyzm zaatakował strasznie zakony i bardzo je zdziesiątkował. I trudno jest było odnawiać Kościół przy pomocy zakonów starego typu. I dlatego to, co zrobił święty Kajetan, utworzenie zakonu kleryków regularnych, już nie kanoników, było przystosowaniem się takim słusznym i właściwym na miejscu do zmienionych warunków panujących w ówczesnej Europie. Kanonicy musieli gromadzić się na modlitwach liturgicznych, natomiast kleryce regularnie byli po prostu księżeńcy we wspólnotach, których modlitwa brewiarzowa wystąpiła z reguły tak bardzo ścisłego obowiązku. Święty Kajetan zaczął swoją reformę w ten sposób, że jego zgromadzenia teatyni zaczęli nauczać się w seminariach kapłanów, tworzono seminarium w duchu Soboru Tydzyńskiego i wychowywano księży, żeby byli oni jak najlepsi i jak najświętsi. Późniejsze zakony, które zerwały się na teatynach, miały właśnie to wielkie zadanie, uświęcenie kapłanów. To byli Barnabici, Święty Antoniego, Marii Zakaria, czy też jezuici, którzy też po części wzorowali się na teatynach, też byli zgromadzeni kleryków regularnych. Później oczywiście piarzy świętego Józefa Kalasantego, księża kamienicy świętego Franciszka Peraccio, zgromadzenie kleryków regularnych, bosy, męki pańskiej, czyli pasjoniści świętego Pawła od krzyża i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkie zakony miały za zadanie między innymi walczyć z reformacją, temu się poświęcili. Teatyni, temu poświęcili się szczególnie również jezuici, ale zaczęli oni od uświęcenia swoich własnych członków, tak żeby głosząc Ewangelię, głosili to również swoim przykładem, swoim dobrym, jak najlepszym zachowaniem. Bo to jest często lepsze niż słowo, jak mówi rzymskie powiedzenie, którego zawsze trzeba pamiętać. Verba docent, exempla tract. Słowa uczą, a przykłady pociągają. Słowa są potrzebne, bo uczą, ale dopiero przykład własnego życia jest tym, co pociąga. I kolejnym takim kapłanem, o którym nie powinniśmy zapomnieć w tym tygodniu, jest święty proboszcz przez Ars, Jan Maria Wiene, który urodził się 8 maja 1786 roku, a więc w święto świętego Sylwestra, po tym nie obchodzimy 8 maja, w kalendarzu kościelnym jest 7. I urodził się tuż przed rewolucją francuską. Rewolucją we Francji, która spowodowała to, że nie był możliwy regularny apostolat, seminaria były zamknięte i święty Jan Maria Wiene miał przez to bardzo utrudnioną drogę do kapłaństwa. Dzięki pomocy m.in. swojego proboszcza uczył się łaciny, w międzyczasie zwerbowano go do wojska, w czasach już napoleońskich, była taka zabawna historia, że musiał iść na stronę i oddział mu uciekł, odszedł w siłę dalej, w ten sposób został zachowany od wojny, od brania udziału w epopei napoleońskiej w Europie. Nie zginął gdzieś w śniegach Rosji, tylko został po prostu kapłanem, który w wieku dopiero 29 lat był w stanie przemieszczenia kapłańskiego. Tak długo trwała jego edukacja, tak długo musiał czekać, by zostać księdzem. Stało się to w roku pańskim 1815, w tym samym, którym był kongres wiedeński, już Europa była uporządkowana jako tako po rewolucji we Francji, po czasach Napoleona, kiedy Francja zaczęła odzyskiwać swoją katolicką tożsamość i potrzebowało świętych kapłanów. I święty Maria Wiene dostał najpierw jako substytut proboszcza wioską Ars po mojej Francji w górach, czy też właśnie na takim pogórzu, które było bardzo dzikie i zaniedbane. Po blisko już 30 latach, po 26 latach konkretnie rewolucji, wojen i tak dalej, ludzie żyli praktycznie jak zwierzęta. I tam zadomowił się święty proboszcz przez Ars, będąc proboszczem, najpierw substytutem proboszcza, później proboszczem przez ponad 40 lat uświęcał wioskę, uświęcał ją swoim przykładem, kazaniami,
który bardzo starannie przygotował i swoim życiem ostatecznie. Kiedy prawozdawca miał taki program dnia, że wstawał po północy, znaczy podniósł się do łóżka wieczorem na 3-4 godziny, już po północy wstawał, modlił się, potem zaczynał swoją męczeńską drogę, można powiedzieć, bo był ręcznikiem konfesjonału, bo spotkał niesamowitą wręcz liczbę osób i nawrócił wreszcie, najpierw całą wieś, poduczając jej straszliwych, grzesznych zabaw, przez co zresztą został zaatakowany. Pewna niewiasta przypisała mu ojcostwo swojego dziecka przez przeczucie. Nie bronił, stał się męczennikiem również w ten sposób. Oczywiście również i diabeł bardzo go atakował, dlatego że widział, że tysiące dusz wyrywa on z jego rąk. Nawet można powiedzieć, święty Jan Maria Wiele dość żartobliwie nazywał go gratę, bo w ten sposób, jakby można powiedzieć, oswoił się z tym demonem, który ciągle robił wszystko, ażeby nie wyrywał dusz z drogi wiodącej do piekła, nie zawracał dusz z drogi wiodącej do piekła. Wielu, wielu świętych wraz z upływem czasu czynił coraz więcej cudów i coraz więcej cudów. Miał wielkie nabożeństwo do święty Filomeny i jej relikwią, które zainstalował w kościele, przypisywał cuda, które się działy. Oczywiście wiemy, że święta Filomena zrobiła swoje, ale również święty Maria Wiele, już wiele, wiele cudów uczynił, także na własną rękę, z mocy Bożej, ale przez swoje stolnicy. Wreszcie w wieku 73 lat, w 1859 roku, 4 sierpnia, dokładnie świętego Dominika, święty proboszcz Sars odchodzi do wieczności. W Kulce zostałem niedługo po śmierci, został beatyfikowany w 1925 roku, w końcu kanonizowany przez Piusa XI i staje się również patronem proboszczów, wszystkich tych, którzy mają za zadanie opiekować się parafiami lub podobnymi wspólnotami, wszystkimi tymi, którzy mają pieczę duszpasterską nad pewną liczbą dusz. Prośmy świętego proboszcza Sars, również świętego Kajetana o gorliwych, świętych kapłanów, którzy będą chcieli pójść królewską drogą kapłaństwa. Droga kapłaństwa jest drogą królewską, jest to via regalis, jak mówią teologowie, ale ta via regalis jest również via dolorosa, jest również drogą krzyżową. I tak widzimy to w życiu wszystkich świętych kapłanów. W życiu świętego proboszcza Sarsa szczególnie, że jest to prawdziwa via dolorosa, droga krzyżowa, droga, która jest naśladowaniem naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest, polega na uczestniczeniu w męce Chrystusa i uczestniczeniu w Jego odkupieniu duszy przez to, że się daje do dyspozycji Chrystusowi, kapłana do dyspozycji Chrystusowi swoje ręce, swoją duszę, swoje całe ciało, całe ministerstwo, staje się współpracownikiem Chrystusa i pracownikiem winnicy Pańskiej. Matko Boża Anielska nas zawsze strzeży w te dni, które pozostały do dnia wzięcia. Prośmy Maryję o to, by nas coraz bardziej uświęcała, coraz bardziej pomagała nam coraz lepiej widzieć cel naszej podróży, naszej ziemskiej tułaczki, jakim jest jego imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie podporany Jezus Chrystus. Amen.